Cześć kochani, witajcie gorąco w kolejnym filmiku. Nagrywam haul, tak moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, który nie powinien być tym dniem. A mianowicie od miesiąca chyba za oknem jest raz ciemno, raz jasno. Raz ciemno, raz jasno. O, właśnie teraz wychodzi znowu słońce. Zaczynam nagrywać ten filmik chyba piąty raz. Już się naszykowałam z lustrzanką, muszę się troszeczkę poskarżyć z lustrzanką, żeby tutaj zasiąść pięknie, ładnie, w ładnej jakości. No ale niestety moja lustrzanka sobie nie radzi kompletnie z taką pogodą, więc sięgnęłam po to, co sprawdzone, czyli stara, dobra kamera Sonego, najprostsza po prostu. I mam nadzieję, że ona nagra mi to, co ja bym chciała dla Was teraz powiedzieć. Do Was przede wszystkim, bo postanowiłam sobie, że dzisiaj nagrywam dla Was filmiki, no ale niestety widzicie, jak ja chcę nagrywać, to muszą być jakieś przeciwności losu, no bo jak inaczej. Tak, moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na haul takim długim wstępem, jakże mało pozytywnym, ale no niestety tak to bywa, moi drodzy, takie uroki nagrywania. Zaczynamy haul. Po pierwsze, co Wam... W sumie haul jest taki zbiorczy, ale tylko i wyłącznie kosmetyki kolorowe i pielęgnacyjne. Niektóre rzeczy są tutaj z jakiegoś tam wcześniejszego okresu. Coś tam kupowałam wcześniej, no ale nie było tego aż tyle, żeby robić dla Was haul zakupowy, więc sobie to wszystko zebrałam dzisiaj razem. Pewnie o czymś zapomniałam, ale to nic, przynajmniej pokażę Wam te rzeczy, które mam tutaj przygotowane. Zacznijmy właśnie od rzeczy, którą kupiłam jakiś czas temu. Dawałam Wam zdjęcie na Instagrama. Jest to szampon syberyjski, dostępny w drogerii Wika u mnie, jak na razie za cenę. Wtedy była promocja 11,99, 550 ml. Jest to szampon dwójka, czyli regeneracja, on był dostępny w trzech wariantach, szampony plus jakieś tam balsamy. No ja wybrałam regenerację, czyli do włosów suchych i zniszczonych. On ma tutaj, on jest na bazie propolisu brzozowego z jakimiś tam ekstraktami przeróżnymi i to jest taki szampon typowo ziołowy, pachnie ziołowo i to nie jest też taki szampon typowo drogeryjny, który nam się mocno pieni, wiecie, zapach się tutaj unosi przepiękny. To jest właśnie coś takiego ziołowego, pieniącego się, ale nie na takiej, nie aż tak mocno jak właśnie szampony drogeryjne. Mimo tego bardzo go lubię, nie jest mocno oczyszczający, ale na pewno robi coś z włosami dobrego. Ja mam troszeczkę włosy takie cięższe po nim, nie chodzi tutaj o to, że są jakieś obciążone, tłuste i tak dalej, tylko takie są jakby cięższe, właśnie tak jakby zyskały na nawilżeniu. Coś takiego tutaj wyczułam. Ja już go używam no dość długo, myślę, że około miesiąca, praktycznie każde mycie. Ostatnio tylko przerzuciłam się na szampon przeciwłupieżowy, bo coś tam się na moich włosach dziwnego działo, w sensie na skórze głowy, ale zawsze do niego wracam. Od niego nie dostałam łupieżu, nie wiem, czym to jest spowodowane, jakimś przesuszeniem, nie mam pojęcia, czy to był łupież, czy jakieś tam może od suchego szamponu, no nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu coś tam się dziwnego działo, więc musiałam wrócić do szamponu przeciwłupieżowego. Kupiłam sobie lakier, u mnie teraz lakierów do włosów jest naprawdę bardzo, bardzo mało, taki jeden starcza mi na miesiąc, albo nawet więcej. Ja mało teraz utrwalam fryzurę, chyba że tak jak dzisiaj jest taka pogoda, że po prostu jak wyjdę, to wszystko mi tutaj rozwieje, no to będę musiała troszeczkę sobie utrwalić to, co mam na głowie. I postawiłam tym razem też na taft, tyle że kupowałam zawsze ten taki czarny z fioletową wstawką, czyli kaszmirowa miękkość. Tym razem jest czwórka, jeśli chodzi o utrwalenie. I to jest, on jest z płynną elastyną, zawiera 100%. Zapewnia 100% kontrolę i doskonałą elastyczność stylizacji. Ja miałam z tej serii też piankę, z której byłam mega zadowolona i właśnie też kupiłam sobie taki lakier. W ostatnim czasie kupiłam dwa suche szampony, tyle że ten pierwszy kupiłam właśnie miesiąc temu, gdzieś około miesiąc temu, Batiste, i to był ta seria taka tropikalna i on kosztuje 14,99 w Rossmanie. Tym razem kupiłam, bo ten już mi się skończył, mam tutaj tak naprawdę niewiele, Flora Essence, coś takiego. I jak miałabym je porównywać, to ten ma fajniejszy zapach. Ten tak troszeczkę pachnie takimi perfumami babcinymi, jakoś tak nie bardzo mi się to podoba. Tak, to jest zapach perfum. Nie podoba mi się to w kosmetyku do włosów, żeby pachniał perfumami takimi jeszcze. Czyli ta sama cena i naprawdę, naprawdę porównując go do Isany, to jest niebo a ziemia. Ja gdzieś tam od Was miałam głosy na Instagramie, pisałyście, że dostałyście... nazwać można to takim uczuleniem, coś takiego, że bardzo Wam włosy wypadały i okazało się, że to właśnie po tym szamponie. Ja troszeczkę się przeraziłam, ale no mi na razie nic się złego nie dzieje. Mam nadzieję, że nic się dziać nie będzie. Ja go używam sporadycznie, tylko w takich naprawdę awaryjnych sytuacjach, więc mam nadzieję, że będzie ok. Kupiłam również drugi szampon do włosów osłabionych i zniszczonych, też sprawdzony, czyli Green Pharmacy. I to jest też coś takiego bardziej ziołowego, mało pieniącego się, bez silikonów, czyli włosy mamy tępe, szorstkie, musimy użyć jakiejś odżywki. Dla mnie nie jest to problem, bo ja zawsze po każdym myciu używam odżywki i on chyba 7 zł, 7 z groszami. No jak byłam w Biedronce i kupiłam sobie sól ujędrniającą z ekstraktem z lotosu. Powiem Wam szczerze, że to jest pierwsza moja sól w życiu.
Tak, nigdy nie używałam soli, zobaczymy. 3,59 czy 3,55, nie wiem, w każdym razie w Biedronce to jest ta seria RB Beauty. I tak, moi drodzy, wracamy do Rossmana, a mianowicie Bourjois, czyli płyn micelarny, który ja zawsze używam. Zawsze do niego wracam, jakieś tam mam małe odskocznie, żeby przetestować inne produkty, ale to nie jest to. To nie jest to, co ja uzyskuję dzięki temu produktowi. Dalej, moi drodzy, kupiłam odżywkę 6 w 1, Care & Color, odżywka do paznokci nadająca kolor, total efekt i tutaj jest pokazany ten efekt, że niby tam jakiś delikatny jest kolor. Ona jest chyba taka mleczna, mam nadzieję, że nie będzie jakaś fioletowa albo różowa. W każdym razie moje paznokcie rosną jak na razie, odpukać na potęgę i ja coś takiego potrzebuję, coś co je wzmocni pod lakierem, bądź też po prostu samodzielnie. Ja nie używam tego produktu jako takiej kuracji, wiecie, smarujemy codziennie po jednej warstwie, później zmywamy i od nowa. Ja po prostu smaruję czasami na 3 dni, czasami na 2 dni, czasami na 5 dni, w zależności od tego, co tam mam na paznokciach i jak to się utrzymuje. Ona była w promocji za chyba 5 zł, czy 5 z groszami. Dalej, moi drodzy, co ja tutaj jeszcze kupiłam? Oczywiście henne standardowo, Delia, dawno nie robiłam, więc muszę zrobić koniecznie. Jakiś czas temu kupiłam sobie, nie wiem czy Wam pokazywałam, Vivo Diamond Illuminator, czyli rozświetlacz, który widziałyście milion razy już w moim filmie 08065. Bardzo fajny, w ogóle teraz bardzo dużo produktów jest w szafie właśnie Vivo. Takich rozświetlających, brązujących, czy kuleczek, czy takich zwykłych rozświetlaczy. I teraz będąc w Rossmanie kupiłam kolejny i to jest Lovely Silver Highlighter. Był jeszcze Golden, rozświetlacz do twarzy o chłodnym odcieniu 18095. A ten? Nie wiem, czy mam, że podobne numery. W każdym razie ja mam go dzisiaj, on jest właśnie srebrny. Troszeczkę się zawiodłam, bo on, mam nadzieję, że to jest wierzchnia warstwa, ma brokat srebrny. Ja już go nie widzę, jak ja już troszeczkę zdarłam tą wierzchnią warstwę, ale w pierwszych użyciach widziałam brokat. Mam nadzieję, że już jego nie będzie. Ale efekt daje bardzo ładny. Podoba mi się taki chłodny faktycznie i mocny. Także tak, nie wiem, 5 zł? Nie, nie. 7-8 chyba kosztował. Ten kosztował troszkę więcej, około 10. I dalej, moi drodzy, co my tutaj mamy? Isane zmywacz do paznokci. Ja jego bardzo lubię. Też jakieś inne kupuję, ale wracam do tego konkretnego. Jest on super. Kupiłam sobie zapach, też Marcinowi kupiłam, ale nie wzięłam go, trudno. Mel Merio, coś takiego. I wiecie, że ja nie inwestuję w zapachy. Najzwyczajniej w świecie mnie na to nie stać. Wiem, mogę sobie odłożyć w każdym miesiącu po 10 zł czy po 20 i w końcu sobie kupię za rok czy za półtora jakąś tam porządną perfumę, czy perfumę zapach. No ale to nie dla mnie, także proszę, zero komentarzy na ten temat. Kupiłam coś takiego za 15,99. Zapach po prostu, ja uwielbiam taki zapach, to jest słodki. Bardzo słodki, bardzo przyjemny zapach, który ja po prostu uwielbiam. I wiecie co? I powiem Wam tak. Ja wzięłam wieczorem, tak, wieczorem psiknęłam się. Raz tylko. Calutką noc, kiedy się budziłam, bo ja się bardzo często budzę w nocy, cały czas czułam ten zapach. Cały czas. I ja po prostu wołałam się, mówię, nie, to jest niemożliwe, żeby zapach za 15 zł utrzymywał się calutką noc. Wierzcie mi z ręką na sercu, zapach za 15,99 utrzymał się całą noc go czułam, całą noc go wyczuwałam. Jak psikam sobie ubrania, to calutki czas ten zapach jest na moich ubraniach, na kurtkach, na szalikach, także nie jest źle. Dobra, moi drodzy, kupiłam też zapach, który pokazywać dokładnie nie będę, z tego względu, że coś mnie podejrzenia biorą, że ta dziewczynka może mnie oglądać, bo wiem, że mnie ogląda od nas z rodziny. W każdym razie już zaczynam prezentowanie, kupowanie prezentów, więc zapach kupiłam. Mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście jeszcze coś będzie dokupowane, to jest taki, wiecie, dodatek dla małej strojnisi. I dalej, moi drodzy, co? Dwa tusze. Tym razem postawiłam na Curling Pump Up od Vivo i od Lovely, przepraszam, i Studio Lash 3D Volume, czyli standardowo Miss Sporty. I teraz połączenie takie jest na moich rzęsach. Nie mam jak jechać do Opola, żeby kupić Eveline Volume Extension, no to musiałam kupić, nie musiałam, no kupiłam po prostu te tusze. Kupiłam również Vivo Million Dollar Lips i teraz dość głośno jest o tych pomadkach. W kolorze, w jakim ja kolorze kupiłam, w numerku 3. Ja myślałam, że to jest brudny róż, a to jest taki bardziej brudny różo-czerwono,
jakiś taki różowo-czerwony kolor, taki brudny. Wydawało mi się właśnie w Rossmanie, że to jest taki brudny róż, no ale widzicie, te światła drogeryjne trochę nas oszukują. Nie wiem, ile on kosztował, 7,99 jakoś tak, i będę na pewno testowała, dam Wam znać. I dalej, moi drodzy, co? Mamy drogerię, nie, jeszcze jedna rzecz, ale ta osoba już mnie nie ogląda, czyli moja mamusia kochana. Mama ma moja 8 grudnia urodziny i tak się zastanawiam, naprawdę, moja mama nie ma jakichś marzeń, nie ma rzeczy, które ona by chciała, na pewno są jakieś tam, wiadomo, ale ja się pytam, mamo, co ty chcesz na urodziny? Nie wiem, Paulina, nie wiem, no kupisz coś tam. I nigdy nie wiem co, zawsze muszę sama wymyślać i sama z tym zostaję, ale mówiła mi ostatnio, że nie ma żadnych kremów ani na noc, ani na dzień. Dlatego kupiłam Mezo Laser i to jest marka AA, skóra wrażliwa, skłonna do alergii, krem redukujący zmarszczki na noc, regeneracja i ujędrnienie, to jest na noc, a na dzień ujędrnienie i rozświetlenie. Plus 40, także kremy do mamuśki mojej trafią i one teraz były w Rossmanie na promocji. Po chyba 19,99 sztuka i coś takiego, filler przeciwzmarszczkowy, jakiś trzyetapowy zabieg do wykonania w domu, 30 minut, 1, 2, 3, coś takiego. I to było chyba za 5 coś tam, czy około 6 zł, także fajnie się trafiło, akurat będzie mama na pewno się cieszyła, także no ja kupiłam jakąś taką torebeczkę też ładną, tak w perku. I co, moi drodzy, dalej, moi drodzy, tak, natura, w naturze kupiłam Catrice taki jakiś dziwny żel do brwi, z którego nie jestem, jestem średnio na razie zadowolona, nie chcę powiedzieć, że nie jestem, bo nie jest jakiś taki bardzo zły, ale ja chciałam w ogóle kupić ten z Essence, ale był dostępny tylko w wersji blond, a wersja blond była dla mnie za jasna, była, na pewno byłaby dla mnie za jasna. Nie było tej ciemniejszej, więc kupiłam z Catrice, on kosztował około 17 zł, albo 15, tamten chyba 10, 9,99. No i tak, i był chyba tylko dostępny w jednym kolorze, nie widzę tutaj, czy jakiś kolor jest oznaczony. W każdym razie to jest coś ala taki żel, który ma koloryzować troszeczkę, ma takie delikatne włoski, ale jednak nie jestem z niego w 100% zadowolona. Widzę jakieś włoski, ale bardzo, bardzo pojedyncze. Żel jest gęsty. Nie wiem, czy to może moje brwi nie są za dobre na taki żel. No w każdym razie nie jestem zadowolona. Jak na razie, zobaczymy, jak będzie przy dłuższym stosowaniu. I dwie konturówki z Essence w numerze 08 Red Blush, czyli ta taka czerwona, brudna czerwień, oraz 05 Softberry. Piękny kolor, taki delikatny, różowy, bardzo brudny, różowy, fiolet, tak, tam będzie różowy brąz. Przepiękne dwa kolorki, naprawdę cudne, po 5,49 były. I tak, kupiłam w... zapomniałam wziąć, nie, mam wszystko. Ostatnio w Oriflame zamówiłam właśnie sobie zestaw, o którym Wam mówiłam chyba we vlogu. Swedish Spa, takie... trzy produkty były za, nie wiem, tam, nie pamiętam, ile one kosztowały, coś koło 15 zł, 13, nie wiem już. W każdym razie trzy takie jakby etapy, czyli maseczka, do tego serum i jeszcze krem. Bardzo fajnie mi się to spisuje. Maseczka jest oczyszczająca i te dwa produkty nawilżające. To jest coś takiego dwa w jednym, czyli i na noc, i na dzień. Raczej stosuję to na dzień i widzicie dość duże zużycie, bo używam po prostu namiętnie, bardzo lubię ten produkt. Jakiś czas temu kupiłam też olej makadamia z marki Nakomi, Nacomi, naturalny w 100%, 100% naturalny. W Karolince na stoisku, tam są takie produkty właśnie naturalne i on kosztował 14,99 za 30 ml, jest bardzo wydajny, stosuję go na twarz, na włosy, w zależności jakie mam potrzeby. No i ostatnie trzy produkty, ja nie wiem, czy ja Wam pokazywałam cienie z Inglota, które ostatnio kupiłam, nie pamiętam, jak pokazywałam, no to pokażę jeszcze raz. W każdym razie kupiłam, bo koleżanka, którą miałam malować, chciała mieć jakiś taki kolorowy makijaż. 133, czyli taki żółto-złoty. One nie są tak mocno intensywne, jak się wydaje w opakowaniu. Następnie muszę paletkę sobie kupić. 58, czyli przepiękna taka zieleń boiskowa, jak ja to mówię. I fioletowy kolor w numerze chyba 66, o ile dobrze wpakowałam je. Tak, 66, czyli taki fiolet. I on też nie jest taki intensywny, jakbym chciała go nałożyć samodzielnie na całą powiekę, to on nie daje takiego mocnego kolorku, ale na pewno się przydadzą cienie na jakieś inne okazje. I tak, moi drodzy, cały haul zakupowy, który nagrałam. Słońce mnie wkurza niemiłosiernie. Ciśnienie mam 200 chyba. Pewnie nie wyglądam, ale mam. Jestem zdenerwowana, nie lubię, jak coś po prostu mi przeszkadza, coś nie jest tak, jak ja bym chciała, żeby było. No ale nic, czasami tak bywa. Także, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Haul taki
Myślę, że ani duży, ani mały. Jak miałyście coś z tych produktów, to piszcie mi, jak tam u Was się sprawuje i spisują. Ja będę testowała i na pewno dam Wam znać. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę, buziaki.